Cześć, Szymon z tej strony, witajcie u mnie na kanale. Dobry czas temu, w zasadzie kilka lat temu, zaczęło się od projektu OMAG. Był to tom numer 7 naszej kolekcji. Oj, już nawet nie pamiętam, kiedy startowała. Później było główne wydarzenie, czyli nieskończony tom, kryzys tom pierwszy, numer 20. Tom drugi, numer 22. Wydawałoby się, że to już temat zamknięty. Mieliśmy prolog i główne wydarzenie, ale nie, ponieważ za jakiś czas przyszło poświęcenie. Numer 42 naszej kolekcji to nadal nie jest koniec, bo jako numer 69 pojawiło się Zemsta i Sumienie. No i co teraz? Mieliśmy prolog, mieliśmy główne wydarzenie, mieliśmy miniserię wewnątrz miniserii, czyli to poświęcenie, które było w środku projektu OMAG. No i co teraz? Na teraz nadszedł czas na nieskończony kryzys, przysiężenie Łotrów. I tu się zaczyna robić w ogóle ciekawie. Tak sobie przyjrzyjmy się układce, co się rzuca w oczy od razu, tak teraz dopiero zauważyłem. Po pierwsze, wszędzie, gdzie nie było to główny event, główne wydarzenie, to był mały napis nieskończony kryzys, a podtytuł był dużymi literami. Dobra, odłóżmy te główne, ale patrzcie tutaj. Poświęcenie, duży napis, nieskończony kryzys, mały. Zemsta i sumienie, duże, nieskończony kryzys, małe. Dlaczego to wygląda w ten sposób inaczej? Nie wiem. Zresztą wygląd tego tomu, zanim przejdę do odpakowania, też miał pewną ewolucję. Spójrzmy sobie na tom 83. Właśnie jeszcze gwoli ścisłości, tom 85. Spójrzmy zapowiedzi. Jak się nazywa ten tom? Nieskończony kryzys, pakt złoczyńców. Nieskończony kryzys, przysiężenie Łotrów. Czyli udało nam się zmienić w międzyczasie tytuł. Ale to jeszcze nie koniec. Weźmy sobie tom poprzedni, 84, Green Lanterna. Co nam mamy? Mamy nieskończony kryzys, już sprzysiężenie Łotrów, ale zmieniło się logo. Dokładnie, od numeru 85 nastąpiła oficjalna zmiana loga w kolekcji naszej, a w zasadzie powrót do właściwego loga. Do tego oficjalnego loga DC, które było przez wiele, wiele lat, aż kiedyś tam zostało zmieniane. No i ostatnimi czasy wróciliśmy do tego loga, co mnie niezmiernie cieszy. Ja sobie teraz zdejmę folijkę i zobaczę w ogóle, jakie to zawiera zeszyty. Zawiera zeszyty z Przysiężenia Łotrów Villains United 1.6 oraz Superman 221 Action Comics 830-831. Małe zerknięcie na to, co zawiera Zemsta i Sumienia. Nic powiązanego, ale z tego co pamiętam, w poświęceniu już byliśmy bardziej powiązani. I patrzcie. W Superman 219 Action Comics 829. Tu mamy Superman 2 numery dalej, 221, ale Action Comics bezpośrednio kontynuacja. To było 829, tu mam 830, 831. W głównym evencie mamy Supermana 6, nie, Adventures of Superman. Action Comics 836, czyli idziemy dalej, ale weźmy sobie jeszcze jedynkę. O, może tu coś będzie. Nie, nie ma nic takiego, jeszcze tylko zerkniemy na to Superman 226, czyli idziemy dalej niż to, a w projekcie OMAG Superman 217, czyli to dzieje się po tym. Czyli pak złoczyńców, czy tam sprzysiężenie Łotrów dzieje się po projekcie OMAG, a przed głównym wydarzeniem. Dobra, tyle przeglądania innych komiksów, pooglądajmy, o co w tym chodzi. Standardowy spis treści, gdzie zaczynamy od wstępu i na tych otwórcach. Komiks ma około niecałe 200 stron, bo tutaj mamy kto jest kim z Przysiężeniu Łotrów. Znaczy zakładam, że tak mamy. Villains United 1-4 pierwsze zeszyty, później mamy Supermana, później mamy Action Comics i mamy 5-6, kończymy miniserię po prostu. I tutaj są te wstępy, o których mówiliśmy, no i możemy sobie zobaczyć parę strony, jak to wygląda. To już jest chyba początek XXI wieku. No tak, no to właśnie pasuje na taką już bardziej
współczesną kreskę. Postacie jakby mam wrażenie, że są większe. Więcej przestrzeni zajmują na kadrach po prostu. Kiedyś te obrazki, albo mi się tak wydaje, albo tak faktycznie było, było więcej kadrów na stronie po prostu. Mniejszych. I tutaj mamy naszego Supermana 221. Ilustracja na okładce Ed Benes. Ciekawe, czy w rysunkach. No, Ed Benes cały czas. To on faktycznie rysował wtedy tego Supermana. Dobra, idźmy dalej. Co tutaj jest? Strony stowarzyszenia. Są jakieś intro czy coś takiego? Action Comics. O, Dan Jurgens na rysunku też z Kevinem Nolanem. I... O, John Byrne? No, tego się nie spodziewałem. Zobaczmy, czy będzie... To może być fajne. O, tak. Bardzo pasuje do Johna Byrne. Tak jest, to można sobie pooglądać. I tu już później wracamy do tej głównej historii. I co? Nie ma jako takiej materiałów dodatkowych, tylko tutaj miały być jakieś strony. Według opisu. O, tu. Kto jest z kim w stowarzyszeniu? I to jest. Aha, taki przerywnik, można powiedzieć, między zeszytami. Czyli to nie jest. Czyli komiks ma ponad 200 stron, czy 220. Dobra, i zobaczmy, co dalej. Dalej to mamy. To, co już widzieliśmy, czyli Batman Nocturna i Nocny Złodziej i także Stowarzyszenie Sprawiedliwości, Przyjdź Królestwo Twoje, tom drugi. Dobrze, bo tom pierwszy był jakiś czas temu, a z ciekawości sobie zobaczę, czy w tym Batmanie, w tym zapowiedzi mamy jeszcze jakąś zmianę oprócz loga, tylko logo. Tak. Tylko logo, ale dobra. No, omówienie tradycyjnie, zapraszam na kanał Sylwiak. Ja Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału, no i cóż. Wracamy do właściwego loga i niech ten kryzys się w końcu skończy, bo chyba będziemy go całą kolekcję przetrawiać i ciągle będziemy do niego wracać. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.